Witajcie kochani. Kolejny odcinek klasycznej przygody. I tym razem klasyczne czeskie auto. Ale nie do końca. Chcecie się dowiedzieć dlaczego nie do końca, to oglądajcie. Skoda Felicia. Skoda Felicia, rocznik 1996. I co ciekawe, Felicia, którą oglądacie, została zmontowana w fabryce Volkswagena w Poznaniu. Dlaczego w fabryce Volkswagena? Otóż w 1991 roku firma Skoda, która do tego czasu produkowała samodzielnie w Czechosłowacji, jeszcze wcześniej za czasów poprzedniego ustroju, samochody tylnonapędowe z silnikiem umieszczonym z tyłu, z potężnym bagażnikiem z przodu, jak chociażby 105, 120, na pewno znacie tego typu Skody, została sprzedana koncernowi Volkswagena i Skoda Felicia jest to pierwsze dziecko, które powstało już wspólnie z udziałem koncernu Volkswagena. Jak się zaczęło życie Skody Felicji? Tak naprawdę w 1982 roku Czesi zaczęli już pracować nad następcą modelu 120, nad nowoczesnym samochodem przednionapędowym, który wszedł do produkcji w 1988 roku i była to Skoda Favorit. Skoda Favorit była takim dziadkiem albo nawet ojcem Skody Felicji, ponieważ mnóstwo rozwiązań technicznych, jak i też bryła całego samochodu jest bardzo zbliżona do modelu Favorit, który był produkowany od 1988 do 1995 roku. Silniki na samym początku produkcji Skody Felicji były również podobne. W 1994 roku, kiedy zadebiutowała Felicia, była ona dostępna nawet z silnikiem gaźnikowym. Silnik o kodzie 135, znany z modelu Favorit. Tutaj w tym modelu mamy już silnik 135B, a więc 1.3 oczywiście, ale już na wtrysku, jednopunktowym wtrysku Boscha. I oznaczenie tego modelu to nie LX, jak w wypadku wersji gaźnikowej, ale wersja z jednopunktowym wtryskiem miała już oznaczenie tak LXI. Silnik oczywiście czterocylindrowy, umieszczony poprzecznie z przodu, napędzający koła przednie, tak jak w Favoritce. Tutaj 40 kW, a więc 54 konie. Skoda Felicia zapisała się w historii marki Skoda tym, że po raz pierwszy w Felicji opcjonalnie był dostępny ABS i również po raz pierwszy w Skodach w Felicji była dostępna poduszka powietrzna. Mam tutaj, zobaczcie, jak zwykle ja cenię takie też rzeczy jak książki. Niestety te książki dokupiłem sobie oddzielnie, bo wraz z autem nie dostałem. Samochód jest po pierwszym właścicielu, który niestety zmarł. Pan Tadeusz bardzo dbał o ten samochód. Samochód ma, zobaczcie, 79 tysięcy kilometrów przebiegu. Jest w bardzo dobrym stanie, no ale oczywiście wymaga kilku zabiegów, kilka wad ma, o których Wam opowiem. Kończąc temat silników, zobaczcie, mam tu książkę z datowaną na 0896, a więc z roku produkcji tego właśnie egzemplarza i mamy tutaj dostępne silniki 1.3 MPI 40 kW, to jest właśnie ten 1.3 bez katalizatora, nieco mocniejszy, zobaczcie, 43 kW 1.3 MPI, już ten silnik 136, czyli nie ten bezpośrednio wzięty z Favorytki, on ma 50 kW, no i silniki 1.6, 1.9 diesel, więc silniki już z Volkswagena. Notabene, zobaczcie, w książce obsługi jest taka topowa wersja Felicji z tamtych lat, a więc alufelgi, spryskiwacze reflektorów, halogeny, zobaczcie, na
halogeny z przodu. Tak wyglądała topowa wersja. Wciąż początkowe wersje Felicji nie miały lakierowanych zderzaków. Lakierowane zderzaki weszły dopiero w wersji poliftowej po 1998 roku, kiedy zmienił się przód. Zmieniła się atrapa przednia, przednie światła. No, zmieniono też kolorystykę wnętrza, nadwoziową i tak dalej. Kolor czerwony to był taki jeden z kolorów podstawowych dla Felicji. I zobaczcie, pomimo upływu lat, ten kolor naprawdę, oczywiście on jest wypolerowany w tej chwili. Kolejny właściciel tego auta, który miał go krótko, pan Karol, też serdecznie pozdrawiam, jak i rodzinę pana Tadeusza, zadbał nieco wizualnie o ten samochód. Nadwozie zostało wypolerowane, wnętrze wyprane, dlatego ten samochód wygląda tak świeżo, tak ładnie. No i w ogóle takim pierwotnym zamierzeniem pana Karola, czyli właściciela, którego ja odkupiłem ten samochód, było to, żeby ten samochód przeznaczyć na części. Na części, ponieważ w rodzinie pana Karola jest identyczna Felicja, tylko już nieco nowsza, czyli z silnikiem tym 50-kilowatowym, nie z tym 40. Ale stan tego samochodu, no i też fakt, że pan Karol bardzo ceni sobie samochody stare, youngtimery. Może nie będę mówił zabytkowe, bo to dla niektórych wciąż jest takie daily, samochód na co dzień, spowodował, że zdecydował się ten samochód sprzedać, a nie go rozłożyć. Mankamenty tego samochodu, takie największe, słuchajcie, to jest rdza tylnej klapy. Tak jak widzicie, tu. Plusem w ogóle tego samochodu jest fakt, że samochód jest bezwypadkowy. Samochód jest z 96 roku, więc w chwili, w której kręcę ten film, on ma już 26 lat. I zobaczcie, lakier prezentuje się właśnie w ten sposób. Oczywiście ma takie wady, pęknięta lampa, ale lampa oryginalna, zobaczcie, Hella. Druga lampa też to samo. Przednie lampy też Hella, a więc samochód nie brał udziału w żadnej kolizji, bo jak wiecie, po kolizjach tego typu rzeczy są wymieniane na jakieś tańsze zamienniki. Nikt w takie tanie samochody stare nie inwestuje. Natomiast tylna klapa, zobaczcie, od wewnątrz wygląda bardzo źle. Tutaj pod uszczelką wszystko puchnie, tutaj po prostu już nie ma blachy. Tutaj jest wszystko zgnite. Więc jeśli ktoś z Was miałby taką ładną klapę w kolorze czerwonym do Felicji, to dajcie znać, chętnie bym kupił. To nakleił pan Karol, więc ten właściciel, od którego ja kupiłem auto, sugeruje, że według mnie, że już rdza zaczęła konsumować tą rdzę. No i parafrazując jeden z cytatów z filmu Faceci w Czerni 3, który mówił, gdzie jest śmierć, tam zawsze będzie śmierć, to tutaj moglibyśmy powiedzieć, że gdzie jest rdza, tam zawsze będzie rdza. Można z tym walczyć, ale na siłę bardzo ciężko jest to na dłuższą metę wyplenić. Kolejny mankament tego auta to tylne nadkole. Drzwi, które kiedyś były obite. Zobaczcie, farba odeszła, ale nie rdzewieje to aż tak mocno. Oczywiście to trzeba będzie zabezpieczyć. Natomiast tutaj łączenie błotnika tylnego z progiem. Tu jest też już wszystko podnite, rdza wychodzi. Więc generalnie progi są do przejrzenia. Samochód posiada, tak jak widzicie, takie liczne zarysowania. No i tutaj na progu mamy wgniecenie, prawdopodobnie przez nieumiejętne podstawienie podnośnika. Co ciekawe, jak już jesteśmy tutaj na dole, to zobaczcie, doły drzwi i to wszystkie cztery są w bardzo dobrym stanie, co też przekonało poprzedniego właściciela, żeby to auto uratować. Przez lata eksploatacji, zobaczcie, pojawiły się takie przetarcia na lakierze albo troszeczkę nieumiejętnego polerowania. No i takich rzeczy ten samochód ma mnóstwo.
Ale zobaczcie, jeszcze przedliftingowe światła, przedliftowa atrapa, kierunkowskazy też helloskie, więc samochód jest w całości w oryginale. Oczywiście wymaga drobnych prac, no ale co ich nie wymaga? Widzicie, takie przetarcia są praktycznie na każdym elemencie nadwozia. To białe to już jest lakier podkładowy, który Skoda stosowała przed tym lakierem bazowym. Notabene lakier, który tu jest położony, jest lakierem jednoskładnikowym, akrylowym, więc po czyszczeniu cała szmatka jest po polerowaniu czerwona. Samochód ma też tutaj takie lekkie wgniecenie. Też widać od cofania. Listwy z napisem Felicja. Tam mamy rysę i tutaj zobaczcie, tu był prawdopodobnie jakiś odprysk, nikt tego nie zabezpieczył przez lata i już tutaj jest bąbel, już tutaj jest dziura, to też trzeba zabezpieczyć. Koła, zobaczcie, oryginalne. Na tych kołach Skoda Felicia wychodziła z fabryki, w tym wypadku z Poznania. 165-70R13, więc rozmiar 13 w tamtych latach to był taki rozmiar standardowy. Wszystkie Polonezy, Cinquecenta, później Seicenta wychodziły na kołach 13, Fiaty Punto i tak dalej. Zobaczcie, tutaj z tej strony ten próg wygląda bardzo ładnie. Tutaj się nic nie dzieje, a więc tylko problem jest z tym prawym progiem. Natomiast tutaj jest wszystko ok. Bagażnik 272 litry. Oczywiście bardzo funkcjonalne nadwozie, pięciodrzwiowe, kanapa, zobaczcie, już dzielona i to niesymetrycznie. Bagażnik o takich dość regularnych kształtach. Oczywiście pod spodem, tak jak w tamtych latach, normalne koło, zobaczcie, zapasowe, a więc 165-70R13. A jeszcze nie wyjmowałem tej fergi. Czekajcie, pozwólcie, że ja ją wyjmę, że mi się to uda zrobić. Chcę zobaczyć, w jakim ona jest stanie. O, trzeba wykręcić. Ona jest to mocno wykręcona. Dajcie spokój. Nie odkręcę tego teraz. Sorry. Wypadł mi telefon. Jesteście? Jesteście. Nie odkręcę tego teraz, ale ciekawy jestem, czy te felgi, czy ta felga nie jest pordzewiała. Może jest jeszcze w oryginalnym stanie. Ładne. No oczywiście z biegiem lat, zobaczcie, rdzewieją, ale tak i tak na te lata trzymają się bardzo ładnie. Wnętrze. Wnętrze, słuchajcie, jak chociażby fotele, pochodzą, wydaje mi się, z ostatnich modeli Favorit. Dajcie znać w komentarzach, czy faktycznie tak jest. W tych słabszych odmianach nie było obrotomierza, jest zegarek. Tak jak widzicie, jest wskaźnik temperatury wody i z poziomu paliwa oraz szybkościomierz. Poza tym mamy ogrzewanie tylnej szyby, światła halogenowe, ale tylko z tyłu. Awaryjne i to jest to wszystko. Panel sterowania nawiewem. Tutaj kieszeń na radio. I taki dość ładny tunel środkowy. W ogóle deska Felicji jest bardzo ładna. Ona jest taka zaokrąglona. Zobaczcie, takie łagodne linie. Naprawdę mogło się podobać w tamtych latach. Podsufitka w kolorze jasnym. Tak jak i widzicie te zasłony przeciwsłoneczne. No i tutaj mamy włączenie świateł. Co ciekawe, żeby włączyć światła mijania, nie wystarczy to nacisnąć. Tylko najpierw trzeba włączyć światła pozycyjne i dopiero potem światła mijania. Szyby oczywiście na korbkę. Zdarzały się Felicje z szybami elektrycznymi, ale ta takiego wyposażenia nie posiada. Nie posiada też wspomagania kierownicy, centralnego zamka, ABS-u, poduszki oczywiście powierzchni. Zobaczcie, chociażby też kierownica, ona też jest taka sama jak w tych ostatnich modelach Favorit. Dajcie znać, czy faktycznie tak jest. Akurat Favoritki nigdy nie miałem, nigdy nie jeździłem nawet, a więc chętnie się zapoznam. Co ciekawe, zobaczcie, tutaj mamy pourywane klamki z jednej, jak i z drugiej strony.
Jestem ciekaw, czy to się zdarzyło przypadkowo, czy specjalnie pan Tadeusz właściciel tego auta to pourywał, chociaż tutaj mamy zamek, który możemy zablokować tylne drzwi, żeby nie było możliwości otwierania od środka. Silnik. Tutaj mamy otwieranie silnika. Silnik już z tryskiem paliwa. A więc rok 96, podobny jak Polonezy Caro, Polonezy Atu. Też wychodziło już z wersjami na jednopunktowym wtrysku. Tutaj też 1.3 jednopunktowy wtrysk paliwa. No i zobaczcie, dość dobrze zachowana komora silnikowa. Tutaj na tych kielichach amortyzatorów, tutaj na miejscu, gdzie jest numer WIN, tutaj nie ma żadnej rdzy. No nieco przez lata ucierpiały te wygłuszenia, czyli tutaj i tutaj. Widać, że tutaj już gryzonie grasowały. Natomiast jeśli chodzi tutaj o części blacharskie, zobaczcie, to jest naprawdę wszystko w bardzo dobrym stanie, co tylko potwierdza, że samochód jest bezwypadkowy, bo każda, wiecie, ingerencja w strukturę metalu, jakieś szlifowanie, malowanie później dużo bardziej obciąża go, naraża na rdze. Co ciekawe, Skoda automobilowa AS i zobaczcie, w numerze WIN jest 613 TX, literka X tutaj oznacza, że jest to montaż Poznań. Więc to auto ma historię polską. Wpadłem na to dopiero, kiedy przygotowywałem dokumenty do rejestracji tego auta, bo tutaj kłania nam się wydawnictwo WKL i tutaj zobaczcie, tutaj ta literka X, widzicie, oznacza montaż Poznań. Poza tym Skodę Felicję robiono też w Rabli, Krasiny i Mlada Bolesław. Oczywiście wszystko się zgadza, też oznaczenie literowe kodu produkcji. Więc warto takie rzeczy mieć, żeby wiedzieć po prostu, z jakim egzemplarzem mamy do czynienia. Poza tym wraz z autem dostałem, wydaje mi się, że jest to komplet kluczyków. Zobaczcie, mamy kluczyk taki jeden używany, drugi, zobaczcie, całkowicie nowy Skody z takim napisem. Tak. Jeśli chodzi o wnętrze, tutaj mamy jeszcze schowek. Taki dość głęboki. I naprawdę dla pięcioosobowej. Auto jest pięcioosobowe, ale dla rodziny z dziećmi w zupełności to auto wystarczało. No i było takim powiewem nowości w Polsce, jeśli chodzi o samochód, bo do tej pory znaliśmy Maluchy, Polonezy, Łady i te stare Skody. Natomiast faworytka i później Felicja, no było takim powiewem nowoczesności, zwłaszcza dla krajów byłej demokracji ludowej. Dajcie znać w komentarzach, czy podoba wam się Skoda Felicia, jaki w ogóle macie stosunek do tego auta, czy może być to już youngtimer, czy w przyszłości ma takie szanse. Co ciekawe, wersja Felicia występowała również w wersji Laurent & Clement, więc tej najbardziej bogatej, gdzie seryjnie była poduszka powietrzna. Właśnie. Kochani, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Dla mnie też te filmy są taką ciekawą pamiątką, jak wyglądał samochód w momencie, w którym go kupowałem. Ten jest już troszeczkę taki dopieszczony. Widzicie, wyplakowany, umyty. Też dokumentację zdjęciową takich samochodów robię, żeby to wszystko nie uciekło. Serdecznie was pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji, do dawania łapek w górę,
albo w dół, jeśli Wam się to nie podoba. To jest niezwykle ważne dla algorytmów YouTube'a. No i życząc Wam dużo zdrowia, pomyślności, szczęścia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!